nie rozumiem. To się nikomu nie przyda. Nie, to nie ma sensu. Po co? Nie, to bez sensu. Po co to gdziekolwiek publikować? Pewnie nieraz słyszałeś takie słowa pełne wątpliwości. A może sam je posiadasz? Martwisz się, że zabraknie ci czasu? A może trochę obawiasz się technologii i nie wiesz, jak zacząć publikować? Takie dylematy ma wielu nauczycieli. Posłuchajmy tych, którzy rozpoczęli już swoją przygodę z publikowaniem w sieci. Publikuję swoje materiały w sieci, dzieląc się z innymi ludźmi, z nauczycielami z Polski na swoim kanale YouTube'owym Angielski do Matury. Jestem jednym ze współtwórców podcastu edukacyjnego Edugatki razem z Jackiem Saniszewskim. Publikuję na blogu doklasy.pl, gdzie wspólnie z dwoma kolegami staramy się dzielić naszymi pomysłami na lekcje, które są inne niż zwykle. Korzystam z bardzo wielu miejsc w sieci. Najważniejszym miejscem jest oczywiście strona panbelfer.pl, też YouTube, Facebook, no i Instagram. Prowadząc unijne projekty, potrzebowałam miejsc w internecie, na przykład platforma SlideShare, z której korzystam dosyć często. Mamy kanał na YouTubie. Swoje treści zamieszczam na stronie Zakręcony Belk. Kiedy postanowiłam założyć to miejsce, podjęłam jedną z najlepszych decyzji w moim nie tylko zawodowym życiu. Facebook to jest główne miejsce mojej pracy. Brzmi może trochę dziwnie jak na pedagoga i edukatora. Moją grupą jest grupa Myślografia. Publikuję na blogu Oswojamy Programowanie, na YouTubie czy to na Facebooku. Bardzo często korzystałem też z możliwości publikowania na blogu Superbelfrzy. Nie mam bloga, więc publikuję na Facebooku. Prowadzę fanpage o grach i gamifikacji. Po co? Warto publikować choćby dlatego, żeby mieć możliwość spojrzenia na swoje lekcje jeszcze raz i zobaczyć, na ile one mają sens i na ile spełniają cele, które sobie postawiliśmy. Publikowanie materiałów w sieci to taki mój pomysł na mnożenie przez dzielenie. Przede wszystkim to jest motywacja do pracy i bycia dobrym nauczycielem, naprawdę kreatywnym. Przyjaciele, źródła wiedzy, inspiracje, naprawdę niesamowite przygody się wydarzyły. Nie musimy wielu rzeczy produkować, nie musimy wyważać otwartych drzwi. Oczywiście dzielimy się i pokazujemy całemu światu i wszystkim, którzy są tym zainteresowani. Pokazujemy też działalność naszych uczniów. To dwie głowy to nie jedna, jest nas więcej, że możemy się od siebie uczyć i to dodaje skrzydeł, dodaje motywacji. Mam też takie poczucie sprawczości, to znaczy, że faktycznie jak widzę, że ludzie to oglądają, to mam poczucie tego, że to, co robię, jest dla kogoś ważne. Wszystkie moje materiały są dostępne online dla wszystkich. Mam mnóstwo nowych znajomych, oni korzystają z moich materiałów, a ja korzystam z ich. Poza tym sprawia mi to po prostu zwyczajnie frajdę. To ważne. A poza tym... Nie było to prostsze niż jest teraz. Mamy dostęp do różnego sprzętu. Nie potrzebuję tego specjalistycznego sprzętu. Nagrywam na telefonie. I możemy korzystać z różnych platform i narzędzi. I niezależnie od tego, co wybierzemy, możemy siać dobro. Może się okazać, że narodzi się nowy superbohater. Wystarczy połączyć pomysł, dobrą energię i chęci. Dodatkowo możemy wykorzystywać materiały już opublikowane w internecie albo poprosić o wsparcie innych osób, tak jak to miało miejsce w przypadku tworzenia tego filmu, w którym wykorzystanych zostało wiele materiałów dostępnych na wolnych licencjach. Film został stworzony we współpracy z tymi, którzy cenią publikowanie w sieci. 5. Przecież chodzi o to, żeby się realizować i być szczęśliwym. 4. Zawsze się znajdzie grupa osób, które są tym zainteresowane. 3. Trzeba po prostu się trochę odważyć i... 2. Tu wystarczy wykonać ten krok pierwszy i zacząć. 1. Więc jesteśmy w takiej kulturze dzielenia się, więc dziel się i ty. Śmiało, do dzieła. Start.